Wystarczyło zabrać swój koc, kosz piknikowy i aktywnie spędzić weekend z rodziną wśród zwierząt. Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie w miniony weekend zaprosiło mieszkańców regionu do wspólnego piknikowego spędzenia czasu. Raz na jakiś czas tutaj przyjeżdżamy, chociaż jesteśmy tutaj dosyć daleko mieszkamy, bo jesteśmy z Leszna, także. Ale jest fajny park, więc warto ten kawałek przejechać raz na jakiś czas. Lubicie tu przychodzić? Tak. A dlaczego? Co tu ci się podoba? Dinozaury, wszystko. Bawię się na placu zabaw, oglądam zwierzęta i podoba mi się jeszcze w tym parku, że często są festyny, jak na przykład gra terenowa. W strefie balansu i równowagi na odważnych czekały szczudła, lina czy dysk do balansu. Odważnych nie brakowało. Dodatkowo w strefie małego artysty przygotowane zostały kolorowanki, drewniane tablice do zabaw sprawnościowych i rzutów na celność oraz sumki konstrukcyjne. Bardzo lubimy tu przyjeżdżać z dziećmi. A dlaczego? Szczególnie dla dinozaurów, to też jest, się młodszy syn bardzo lubi dinozaury, no i ogólnie bardzo to jest przyjemnie, zwierzęta, placy zabaw, zieleń. Szczerze mówiąc, to jest naprawdę fajne miejsce, można sobie tutaj pochodzić, poobserwować zwierzęta, iść na plac zabaw. Fajne miejsce, dużo atrakcji dla dzieci, pogoda sprzyja, końcówka właśnie taka jeszcze ciepło jest, to dzisiaj wybrałyśmy się, wycieczkę taką zrobiłyśmy. W Wodnicy nie ma takiego fajnego miejsca. Dodatkowo podczas sobotniego i niedzielnego pikników zaochętni mieszkańcy mogli zapisać swoje pociechy do biegu Dinusia, który odbędzie się 18 i 19 września.